Payne był dotąd najchętniej wypowiadającym się na temat Ona Direction członkiem zespołu. Piosenkarz już wielokrotnie obiecywał fanom, że zespół wróci, chętnie podawał nawet konkretne daty. Wygląda jednak na to, że ma już dość. Payne zamieścił na Twitterze ostry wpis, w którym zasugerował, że nie ma zamiaru odpowiadać już na pytanie fanów o 1D. Liam Payne to zdecydowanie najbardziej aktywny w mediach członek One Direction. Piosenkarz chętnie udziela wywiadów na temat muzyki i swojego życia prywatnego, z czego szczególnie zasłynął, oraz regularnie publikuje posty na Instagramie i Twitterze. Jego ostatni tweet może zdecydowanie zaniepokoić jego fanów. Dotąd Liam Payne z chęcią mówił o One Direction. Wokalista niemal w każdym wywiadzie jest pytany o datę powrotu zespołu, a ponieważ chętnie odpowiadał na tego typu pytania, zarzucali go nimi również fani. Wygląda na to, że ma już dość. Powrót One Direction. Nie pytajcie. Liam Payne zareagował z ogromną złością na post jednego z fanów, który zarzucił piosenkarzowi niekonsekwencje. Chodzi o dwie wypowiedzi Liama na temat powrotu One Direction. W pierwszej z nich stwierdził on, że 1D powrócą w 2020 roku, a w drugim, że to zdecydowanie zbyt wcześnie. Czy Liam Payne może się do CHR zdecydować? Pytał internauta. Z pewnością nie spodziewał się odpowiedzi samego zainteresowanego. Czy ludzie mogą przestać zrzucać na mnie winę? Dostaję to niedorzeczne pytanie 500 razy dziennie, przesadzam. Mówię więc to, co w danym momencie myślę. Ale ten zespół nadal ma jeszcze 3 innych członków, jeśli chcecie, spytajcie ich. Napisał zdenerwowany Liam Payne. Rzeczywiście, pytania o One Direction padają niemal zawsze w kierunku Liama Payne. Powód jest jednak prosty. Tylko on